Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maroko Brage, a przed wami kolejny materiał z gry Horizon Forbidden West. Gra dwójeczka na nagłej śmierci, nie, aż taki dobry nie jestem, matku. Słuchajcie, ja przeszedłem Dooma z 2016 roku na jednym życiu, na tym ultra koszmarze, i powiem wam jedną rzecz. Poziomy trudności, i to sobie zapamiętajcie. Poziomy trudności, które polegają na tym, że macie jedno życie, nigdy do nich nie zasiadajcie, jeżeli nie znacie gry, bo to totalnie mija się z celem. Totalnie. Najpierw trzeba poznać grę, ja tak naprawdę w Wiedźmina gram pierwszy raz, nie? Także kiedyś może spróbuję na nagłej śmierci. Ale na pewno nie. Na pewno nie przy pierwszym przejściu. Ale może kiedyś. Ja pierdolę, serio? Dobra, trochę. Nie wiem, czy te działo derwałem, czy nie. Derwałem. Aj, chciałem bombę dymną, to mnie. No co ty robisz? Laska. No Jezus, akurat jak... Dobra. Zrobimy ten, bo przecież... Ja nie mogę nic zrobić, bo mi cały czas atakują. To im zrobi trochę kuku. Ty, ale przecież te obrażenia od kwasu też nie dochodzą. Samego strzału. Jezu. Ja nie wiem, co ona robi. Że ja próbuję ten bombę dymną, ona mi gdzieś klęczy. To całkiem niezłe obrażenia zadaje. Pytam się sam, jak mi działem gównianym. No właśnie. Dobra, musimy wyjść. Wczytać. Może spróbujmy atakować cały czas tą procą. Mimo tego, że już nałożymy ten efekt, to cały czas do niego łoić, bo ja też za dużo tracę czasu na unikanie chociażby tych jego zasmarkanych pocisków z tych dział. No, albo najpierw zestrzelić te działa i dopiero później próć. Nie wiem, trzeba będzie jeszcze ogarnąć temat. Shanti, idę spać, wpadnę następnym razem. No trzymaj się, Shanti. Także dzięki, że do nas tutaj odwiedziłeś. Do następnego i trzymaj się. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Kejrana na jednym życiu, czy Draugra z drugiej aktu, to jest wyzwanie. No właśnie, to jest to. To jest to. Ja do tego Kejrana to ja pierwszy raz przesiadłem. Także za którym razem go pokonaliśmy. Chyba z godzinę nam zeszło, czy tam pół godziny. No ale ja tego przeciwnika w ogóle nie znałem, nie? Także no nie ma sensu. No nie ma sensu, słuchajcie. Nie znacie gry i ustawiacie sobie poziom trudności, który polega na tym, że macie jedno życie, bo tak to reset totalny, to nie, to się mija z celem. A wiem, bo ja kiedyś tego Outlasta jedynkę odpaliłem sobie na szalonym, bo myślałem, a kurczę, co to dla mnie, nie? Zresztą taka łatwa gra jest, nie? No i doszedłem do połowy i zginąłem. I od nowa. Taką miałem kurwicę. I już sobie wtedy powiedziałem, pierdolę, nigdy w życiu nie odpalę żadnej gry na poziomie trudności, który polega na tym, że macie jedno życie, póki tej gry nie poznam. No i później przeszedłem Dooma na ultra koszmarze, ale to było, treningi robiłem wtedy, to mega dużo ćwiczyłem. Każdą mapę po 50 razy przechodziłem, żeby ją wykuć na pamięć, słuchajcie. I wykułem każdą mapę w Doomie
i udało się przejść. Teraz próbowałem Eternala i niestety Eternala na 9 misji zginąłem. Dziewiąta misja na 13 chyba w Eternalu jest. No i zginąłem niestety. I od nowa. Taka to smutna rzeczywistość tych poziomów trudności. Ale nie mogę powiedzieć, że żadnym się nie pochwalę, bo chociaż mam tego duma. Chociaż tyle, nie? Witam serdecznie, Papa Belzemont, witam serdecznie. Hej, co tam u ciebie? Nie, właśnie nie, żeby to jeszcze mnie gruby złapał. Ja po prostu nie złapałem, ja barierki nie ten. Barierki chyba nie złapałem i zginąłem. No, już miałem barierkę przed tym. Nie, gruby mnie złapał, faktycznie, tylko że miałem barierkę przed mordą i nie doskoczyłem. Miałem barierkę przed gębą i nie doskoczyłem, nie? No i gościu, wystarczyło doskoczyć, żeby to przejść, nie? A ja się nie złapałem. I gruby mnie złapał. No ja się nie złapałem, ale gruby mnie złapał. No i tyle było w temacie. Strzały. Ja pierdyka. No nastąp się. O Jezu, serio? I to właśnie to, co mówię. Co wezmę działo, to mi kurczę jakimś gościu je wywali, nie? No i nie mogę teraz z tego działa nawet skorzystać. Cały czas będzie mi wjeżdżał. No i wezmę sobie zasłonę dymną, to i tak mi wjedzie, o. To jest takie irytujące. No to jest... Dobra, spróbujmy tej amunicji kwasowej, bo... Chyba nie mam oczywiście już. Działo, nie? Gościu cały czas będzie mnie najeżdżał. Dobra. Nic z tego. Dobra, za dużo, słuchajcie, to trwa. Zdejmowanie tych dział. Trzeba od razu kwas i albo atak ładowany. Nałożyć atak tym kwasem i albo atak ładowany ze strzał, albo po prostu cały czas atakować tymi pociskami, bo za dużo to trwa. Co wezmę to działo, to mi albo je zrzucą z ręki, albo mnie staranują, a ona 2 lata też wstaje z tej ziemi. Jakby, nie wiem, pampersy z betonu nosiła. Jak tam jest działo? Błagam was. Nie wezmę tego działa. Serio. Który to...
No błagam. Wstań, dobra. Jest! Ja pierdykam, ile tu się można było najebać z tym. Jaka jebanina. Masakra. 5 sekund brakowało, nie? Żeby to upierdzielić znowu. 5 sekund. Ja pierdzielę. Chaos z karnistrami. Limit czasu. Z głębin. Ukończ to wyzwanie, aby dodać swój wynik do tabeli ratunkowej online. Ja pie. Wikuś. Kobrę Marek pokonał w końcu i zostało mu kasy, więc postęp jest. Tak, tak. Dzisiaj jest postęp. To prawda. Muszę przyznać, czempionko. Masz to coś. Ja pierd... Ale już myślałem, że normalnie kurwica mnie strzeli, serio. Z taką losowością, nie? Że gościu ma, no, piksel życia i cię przewróci, nie? I ona wstaje, to 5 sekund, które brakuje ci do końca. No i dupa, nie? I koniec. I koniec zabawy w takim, ale dobra, jakoś się udało. Jakoś się udało, ale to dopiero przesmak tego, co nas będzie czekać. Na kolejnych wyzwaniach. Czekajcie, bo ja szukam nie stołu do wytwarzania, a tego schowka. Popatrzę, że nie mam asortymentu. Chociażby do wytwarzania bełtów, ale nie. Gdzieś ten schowek mi pokazało na kompasie, ale... Gdzie ten schowek jest? Tam, gdzie mi pokazuje. No takie dziwne tutaj to jest lokalizacja tych elementów w tej grze. Mogę znaleźć tego schowka, ja nie wiem, gdzie on jest. A, dobra, tu jest. No zawsze koło warsztatu, nie mogę go znaleźć. Weźmy sobie te zasoby do wytwarzania tych bełtów. Jeżeli ja jeszcze mam, nie, mam nawet dużo. Okej. Okay. Uzupełnijmy sobie w ogóle wszystkie te zasoby. Dobra. Że później mi nie brakowało. Nie mam mięśnie tylko, no ale tu jest niestety, ale nie potrzebuję aż tak tych strzał rozrywających. One są potężne, to jedna strzała i element rozerwany, nie? Tak, dobrze, dobrze, idziemy zapisać. Chyba, że wiecie co? Można by było sprzedać te pierduksy, które mam. Mam trochę tych jakichś tam błyskotek. Nie wiem, czy temu. Mogę temu. Dobra. Wszystko sobie oznaczę. Sprzedaj. O, i mam 2000, elegancko. No, to nam wystarczy na więcej takich, wiecie, zabaw. Jak się wkurzę, do więcej podejść, bo wiecie, że... Wejdę zapisać. Najgorsze jest tutaj to na konsoli PlayStation 4, jak się gra. Na piątce to nie jest problem. Ale na czwórce to jest te długie ekrany ładowania. Chociażby z menu, jak wczytuję. A wiecie sami w praktyce, że jeżeli nie możecie pokonać jakiegoś bossa, tak, i męczycie z nim dłuższy czas, czy jakiegoś wroga, jakiegoś przeciwnika w grze, i męczycie go duży czas, to najbardziej was wkurza jakieś dojście do tego przeciwnika, tak? Lub ekranu ładowania, nie? Bo chcecie szybciej, a im dłuższe jakieś loadingi, tym bardziej to człowieka wkurwia. Spać, Piterek. Co spać? Ale ty nie możesz iść spać. Bo ty pracujesz. Ja też zresztą pracuję. Żeby przejść jakieś cholerne wyzwanie. Sen to jest dla słabych, pamiętaj. Piotrku, sen jest dla słabych. Musisz poruszać się płynniej. O, to trzeba twórcom Guerrilla Games to właśnie nagrać po angielsku jeszcze i wysłać im.
po tym, co ja widzę, jak mnie przeciwnicy przewracają. Zobaczmy, jak ci pójdzie z maszynami. Jak długo Aloy wstaje z ziemi, nie? Co my tutaj mamy? Chaos z karnistrami. W tym wyzwaniu można zmienić aktualnego wybranego wyposażenia. Wiem, spoko. Masz dysk SSD w konsoli? No ja nie wiem, czy w PlayStation 4 można SSD zamontować. Mi się wydaje, że nie. No, mam zwykłą PlayStation 4, na pewno nie mam SSD. No, nie wiem, czy by to cośkolwiek dało. No, bo mam jakiś nowy wpis. To są te czujki, nie? Na porażenie podatne. O, ale my mamy jakiegoś śmiesznego przeciwnika, widzę. Wiele oszczeń. I to nawet dwa. I to nawet dwa wieloszczęki. Chyba, że nie oczyści wody mają. Reakcja łańcuchowa. No nie mam elektrycznych nie mam elektrycznych strzał, żeby ktoś reakcję łańcuchową zastosować. Tak. Dobra, słuchajcie, spróbujemy elementy otoczenia wykorzystać. Jak będziemy tak będzie przewracał. Oj. Dzieje. No i nie udało mi się w pułapkę zwabić żadnego wroga. Dobra, w pułapkę dostał ostro. Dobra, czujka z głowy. Tyle dobrze. Aż w mordę. A, jeszcze jedna. Super. Ale padła. Obrażenia od czyści wody. Super. Szkoda, że po specjalną umiejętnością nie trafiłem. Raczej nic z tego nie będzie przy tym podejściu. Chyba jednego rozwaliłem. No, nie jest to już takie. Nie jest to już takie trudne to wyzwanie, ale muszę i tak ten czytać. Mi się wydaje, że tamto było wcześniejsze, było gorsze, bo było mniej czasu, a ci i mniejsza chyba arena. Przeciwnik był mega wkurwiający. Można na 100% daje dużo. Zaraz zobaczę, ile dokładnie na przykładzie Horizona. No, może zobaczyć. Czemu by nie? Dobra. Ja pierdolę, 2 lata ładuję ten
jest taki ten chyba myśliwski, nie? A dobrze, duże obrażenia, ale... Dawaj, nie ma czasu. Wstawaj, kobieto! Ile można wstawać? Jezus, jak mi to irytuje w tej grze. Cała mocna! Podkręcę tego! No podkręć, podkręć, jak ty wstajesz, to ty podkręć to, kobieto. Źle. No, ładuj to! Dobra, teraz tamtego. Szybciej! I jeszcze ty, kurwiu. Nie myty, ty. Dawaj! Jest. Oh. Elegancko. No ja mówię, no tu akurat nie było jakieś te ciężkie to wyzwanie. Dlatego, że jak już macie jakąś miarę dużo czasu, to jeszcze okej, okay, jeszcze dwa. Ile? 2:30 to jeszcze rozumiem. Ale półtorej minuty albo minutę. A idź. Dobra, mamy to zaliczone. I jeszcze teraz jakieś z głębin. A strach pomyśleć, co to jest. Idę zapisać. To była doskonała walka, Aloy. Idę zapisać, bo się boję. Słuchajcie, aż mnie ręka boli. 2 sekundy do końca, no. To Fuchs był. A może znalazłaś plakietki skradzione przez Viola? Powiem ci, że to był Fuchs. Mariuszka, dobranoc. Uciekasz? To się trzymaj. Dzięki, Mariuszka, że wytrzymałeś tak dużo. Długo. Najwyraźniej regala to wspólny wróg. Tu nie maj się. Się zastanawiam, gdzie mam zapis. Jak jest nocna pora, to nic czasami nie widzę. Serio, w ogóle pobiegłem tam, gdzie nie trzeba. Zauważyłem, że jak powalniasz czas, koncentrację, to timer na górze nie zwalnia. No, to jest głupie. To jest wkurwia. Tak, wkurwia niesamowicie. Powiem ci, że aj spokój. To jest tyle bullshitu w tych wyzwaniach, że idzie naprawdę dostać szału. Więc w sumie mogłeś do końca nie używać koncentracji, bo strzałeś wolno, czas leci szybko. Wiesz, może leci czas, ale wiesz, tym, jak jest to spowolnienie, to masz trochę lepszą precyzję i dlatego spowalnia, wiesz.
Bo jak czas jest normalny, tak to mi jest ciężko jednak wcelować jeszcze napadzie tych przeciwników, którzy są naprawdę dosyć ruchliwi. No to jest to jednak problematyczne, nie? Dobra, zapisujemy. Dobra, słuchajcie, ja już powoli będę kończył. Jeszcze zobaczę tylko, na czym polega to wyzwanie i kończymy, bo i tak już jest późna godzina. No i zapraszam na kolejny stream w poniedziałek, bo w weekend mam pracujący po 12 godzin. A uwierzcie mi, po 12 godzinach nie chce mi się siadać do tych wyzwań. Aczkolwiek ja bym tylko to jedno skończył już i byśmy się wzięli za fabułę, nie? Czekajcie. No, zapisałem, nie? Ręczny zapis, druga 44. Wik. Tak, ale jak masz 10 sekund do końca i przeciwnik ma 1 HP, to chyba warto włączyć to. No może i tak. Lepiej się przygotuj. Ale mimo to chcesz mieć, wiesz, ale jakbyś na przykład nie trafił, tak, jak masz tylko ile, to 10 sekund i byś nie trafił, nie, przeciwnika, to bym się nieźle wkurwił. Także wolę dla pewności odpalić to spowolnienie i mieć pewność, że trafię, tak, bo to spowolnienie pomaga mi celniej strzelać. To jednak wolę i dla pewności go odpalić, to spowolnienie, nie? Niż ryzykować, że w czasie braku spowolnienia nie trafię w ciągu tych 10 sekund, gdzie się rozstrzygnie sytuacja, czy wygram, czy przejdę to wyzwanie, czy nie. Ale to tylko obserwacja, nie znam się. Ty się znasz lepiej, pokonałeś to kobrę na very hardzie mistrzu. Może i tak, ale do mistrzów to ja nie należę, dlatego że się tak nawkurwiałem tam przy tej kobrze, że lepiej nie mówić. Daj spokój. Przemilczę to, jakie miałem reakcje w czasie walki z tą kobrą. Dobra, co mi tutaj dali? Co to jest w ogóle? Aha. Co to jest za dinozaur? ...3.30, jeszcze lepiej. Kłapaki jeszcze. Nie mów mi, że 2. 3. 3 kłapaki i jeszcze jakiś mutant. Faloprój. Jeszcze jakiś mutant. Co to jest w ogóle za dinozaur? Duża i potężna maszyna zaopatrzeniowa, która filtruje osad w poszukiwaniu surowców. Używa czyści wody w niszczących atakach. Zarówno w zanurzeniu, jak i na lądzie. Jesus Christ. Obrażenia od lodu. Środki jakieś wybuchowe. Obrażenia od wybuchu. Reakcja łańcuchowa. O, to można by było oznaczyć. Wiesz, co to było w ogóle? Jezus, co to jest w ogóle za przeciwnik? Jakiś zmutowany. Mówi, Godzilla mi każą walczyć. Faloprój. Że tego by było mało. Czekajcie, jak to się nazywało, ten element, który można zdetonować? Kanister chłodziwa. Ja sobie to, słuchajcie, oznaczę. Bo kłapaki to są podatne na ogień. Dobra. Ten na ogień, a ten na mróz. Aha, i mam ten ekwipunek. Na ogień i na mróz. Jesteś podatny na elektryczność. Kłapaki na ogień. A kłapakach można coś zdetonować? Żeby wywołać jakąś reakcję łańcuchową, jakiś wybuch, coś. Reakcja łańcuchowa to jest od czyści wody. Kanister czyści wody. Kanister czyści wody. Tu sobie oznaczymy ten kanister czyści wody, wiecie? No i tylko to. I klejka.
No, oczywiście. To jest oczyści wodę, nie mam tej amunicji oczyści. Nie mam! O jest. Ała! Próbuję zdetonować ten karnister, ale jest taki chaos. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. O. Nie wiem, czy ktokolwiek nam to da. Jezus kochany. Nic nie widzę, strzelają do mnie. Ja pierdolę. Tu jest ten kanister, nie? Jest. Ale coś strzelam tą czyści wodą, nie mogę zdetonować. Nie wiem, co się dzieje. Nakładam na ten, na niego efekt, ale... Okej. Musiał popatrzeć, bo nie wiem, co się dzieje, że nie mogę w ogóle na tego chłopaka, w ogóle te zdetonować tych pojemników. To jest na czyści wodę, nie? Czyli teoretycznie od tej czyści wody powinno się eksplodować, ale w ogóle nie eksploduje. Jaki, jaki chaos. Ten wielki tutaj tak wprowadza, przewraca mnie cały czas. Kurczę, zamiast zrobić jakąś detonację, to kurczę, to nakładam tylko jakąś czyści wodę na niego. On nie jest przecież na to podatny w ogóle. Nie, coś tu nie gra. Ale nawet nie przeanalizuję teraz przecież. Ten tak na kurwia wielki, że nie mogę nic zrobić. Czemu ta reakcja od czyści wody w ogóle nie siada? Nie, nie wiem. Tu jest w ogóle zjebane coś, że... Ile razy strzelałem w tą... Z tej czyści wody, a... Nic. Kompletnie. Zero efektu. Potem 1% HP miałem, nawet nie miałem się jak kurczę obronić. No tutaj też będzie zabawa, coś czuję. Okej, moi drodzy, i w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z gry Horizon Forbidden West. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej serii, jakże innych na moim kanale. Dziękuję za każdy wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Do następnego. Cześć!